pobycie we Lwowie i cieszę się, że wybraliście Lwów, chociaż Kraków to na pewno piękne, piękne miasto, ale Lwów to stolica Galicji. To jesteśmy tutaj w archidiecezji, w metropolii lwowskiej, która kilka lat temu obchodziła już 600-lecie metropolii. Kraków w tym roku będzie dopiero miał 100-lecie metropolii. Słynny kardynał Sapieha, na pewno, o którym słyszeliście, to był kapłan archidiecezji lwowskiej. Wprawdzie pochodził tutaj z Krasiczyna na terenie koło Przemyśla blisko. Dzisiaj w Polsce jedyna archidiecezja Przemyska, ale wiem, że był szlachcicem z rodziny szlacheckiej, więc trudno by było, żeby wstąpił w tamtych czasach do seminarium gdzieś na prowincji, więc został posłany do Lwowa. Tutaj ukończył studia i był kapłanem archidiecezji lwowskiej. Z pewnością wybitna postać, no, to żeście słyszeli. No i potem, tak jak dzisiaj słyszymy, że biskupem, powiedzmy, dyrektorzy to wszystko nam odżywili, osuszyli i jest tam do lądu zawsze, można korzystać. Także no tutaj byłoby trudno to sprowadzać, dlatego że nie wiemy, jaka jest sytuacja, to jest też historia Polski, więc nie będzie.